Siemaneczko Diablomaniacy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Tomas. Wczoraj dostaliśmy bardzo ciekawą informację. Będzie techniczna alfa od czwartku 8 kwietnia już testowana. I bardzo zaskakująca wiadomość, że tak szybko, więc nagrywam szybki materiał, żeby wam opisać co i jak. Zapraszam was. Przejdziemy sobie tutaj do strony. Więc techniczna alfa testy Diablo 2 Resurrected rozpoczną się. Przeżycie powrót legendy, moi drodzy. Jaram się niesamowicie. Więc Diablo 2 to tytuł, który ukształtował całe pokolenia graczy. True. Fanów oczarował zwłaszcza dynamiczny system rozgrywki. No tutaj jest taki opis, zwłaszcza dla nowych graczy. Już niebawem rozpocznie się nasza wspólna podróż, tak, w odnowionej wersji Diablo 2 Resurrected. Więc przedstawiają nam tutaj pierwszy test. Tutaj jest kawałek, oczywiście trailer i kawałek historii Mrocznego Wędrowca. 2 miesiące temu dowiedzieliśmy się, że na BlizzConie, że będzie remaster, który nazywa się Diablo 2 Resurrected. Jest to jedna z najpopularniejszych gier komputerowych wszechczasów. Tak jest. Mamy odnowiony całą grę w odświeżonej formie. Nie możemy się doczekać, aż na własne oczy zobaczycie przerażające demony, odważnych poszukiwaczy przygód. Całkowicie zremasterowanej oprawie graficznej na komputerach PC i konsolach. A jeśli posiadacie odpowiedni sprzęt, aż w ultra wysokiej rozdzielczości 4K. Niam. Lub dajcie się ponieść nostalgii za dawnymi dniami i jednym przyciskiem zmieńcie te współczesne udogodnienia, czyli będzie można wrócić do poprzedniej, do tej podstawowej wersji. Co dostajemy w tej alfie? Akt pierwszy i drugi i bohaterowie: Amazonka, Barbarzyńca, Spotkam się ze śmiercią twarzą w twarz. Tak jest. I czarodziejka: Strzeżcie się, sługi zła. Ok. Więc jak to wygląda w czasie? Co będzie się działo? Więc w czwartek 8 kwietnia rozpoczynają się testy na takiej zasadzie, że od godziny 19 czasu polskiego na Twitchu i na YouTubie będą już streamować streamerzy, którzy dostali dostęp. Więc w pierwszym dniu będzie można tylko sobie obejrzeć ten content, jak to wygląda. I 9 kwietnia od godziny 16 będą rozdawane klucze już graczom. A cała alfa test tej technicznej wersji będzie do 12 kwietnia godziny 19. Nie martwcie się, jeżeli nie zostaniecie wybrani, w przyszłości będzie jeszcze co najmniej jedna szansa na udział w tych testach. Więc wszyscy, którzy kliknęli, można w tym momencie jeszcze kliknąć, zgłosić swój udział w tych test w tej, do tej alfy, żeby dostać dostęp do tej alfy, mają szansę zostać wylosowani i w piątek o godzinie 16 w transzach mają być wydzielane klucze. Boże, spraw, żebym to był ja. Więc podali tutaj oczywiście, że na social media, Reddicie, stronie internetowej, forum,
Twitterze, Instagramie można się wypowiadać, jak oceniają, jakie są błędy. O to chodzi właściwie w tej całej alfie, żeby sprawdzić, jak działa na normalnych komputerach u graczy, jakie są błędy, czy to wszystko działa tak, jak powinno. Ale uwaga, prace nad grą Diablo 2 Resurrected wciąż trwają. Zawartość dostępna w ramach technicznych alfa testów nie jest wersją ostateczną i nie może ulec zmianie. Dobra, najczęściej zadawane pytania. Więc tak, jak wziąć udział? Tak jak mówiłem, trzeba kliknąć, jak jest główna strona na Blizzardzie Diablo 2 Resurrected, jest na samym przodzie, żeby wcisnąć przycisk chęci udziału w testach Diablo 2 Resurrected. I wszyscy ci gracze zostaną w piątek o godzinie 16 czasu polskiego losowani i mogą otrzymać klucz do gry, czyli od najbliższego piątku ograniczona grupa graczy na PC wyłoniona spośród chętnych, którzy zarejestrowali się, będzie mogła pobrać klienta technicznej wersji alfa. Zaproszenia do technicznych alfa testów będą rozsyłane przez cały dzień w transzach, począwszy od godziny 16. Następne pytanie. Czy jeśli nie mogę uczestniczyć w tej edycji alfa testów, będę mieć w przyszłości szansę? Tak, będzie jeszcze przynajmniej jedna okazja na wypróbowanie gry. Czy uczestnicy alfa testów mogą przechowywać, nagrywać lub transmitować rozgrywkę z technicznych alfa testów Diablo 2 Resurrected? To jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Tak, wszyscy gracze mogą przechowywać, nagrywać i transmitować. Czyli super. Jeżeli dostanę dostęp, to będę mógł wam to pokazać i nagrania i wszystko będę mógł opublikować. Jak długo potrwają techniczne alfa testy? Techniczne alfa testy potrwają do poniedziałku 12 kwietnia do godziny 19 czasu polskiego. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią liczbę opinii na temat rozgrywki oraz danych dotyczących wydajności klienta. Czyli tutaj ich głównie to interesuje, jak ta gra będzie działać na naszych starych sprzętach. No i jak ogólnie wrażenia graczy, ponieważ wiadomo, niektórzy gracze mają laptopy, niektórzy mają super szybkie stacjonarki, jak to będzie działać, tak? Mogą wyniknąć różne nieprzewidziane oczywiście błędy, jak to zawsze. Zapraszamy do zapoznania się z przeliczeniem stref czasowych, dzięki któremu będzie wiadomo, kiedy zostanie wyłączona. Czyli oni będą w pewnym momencie wyłączą tą alfę i stanie się to 12 kwietnia od godziny 19. Dlaczego w technicznych alfa testach można grać tylko trzema klasami? W dniu premiery otrzymamy wszystkie oczywiście klasy. W chwili obecnej skupiamy się na testach rozgrywki tymi trzema klasami. Pozostałe wprowadzimy w następnej fazie. Jasne, czyli teraz chcą się skupić na tych trzech postaciach. W następnych będziemy testować druida, paladyna, nekromantę i zabójczynię. Dlaczego techniczne alfa testy są przeznaczone tylko dla jednego gracza? W dniu premiery będzie oczywiście dostępny tryb wieloosobowy Battle.net. Zakres bieżących testów zawęziliśmy jednak do trzech systemów rozgrywki, trzech grywalnych klas oraz danych dotyczących wydajności klienta gry. Tryb wieloosobowy wprowadzimy w następnej fazie. No, bo muszą stestować też już wieloosobowy tryb, ponieważ trzeba zobaczyć, jak gra będzie się zachowywała w połączeniu z internetem i jak będzie 8 osób na mapie, tak? To jest, na razie będziemy grali single player i będzie jedna osoba na mapie, tak? A jak będzie 8, to jest zupełnie inna sprawa. Mimo że techniczne alfa testy odbywają się w trybie dla jednego gracza, połączenie z internetem jest wymagane w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji.
Następne pytanie. Dlaczego w technicznych alfa testach można rozegrać tylko akt 1 i akt 2? W dniu premiery oczywiście będą wszystkie dostępne. Na potrzeby bieżącej fazy postanowiliśmy się skupić na dwóch pierwszych aktach, żeby wszystko dopracować w tych dwóch pierwszych aktach, gdzie są bugi i tak dalej, i tak dalej. Tak jak z postaciami, chcą dokładnie przefiltrować pierwszy i drugi akt. Następne pytanie. Dlaczego w technicznej wersji alfa pojawiają się stare przerywniki filmowe? Czy Diablo 2 Resurrected nie otrzyma zaktualizowanych przerywników? Stare przerywniki filmowe trafiły do technicznych alfa testów w zastępstwie nowych, w pełni odświeżonych materiałów wideo, na których wciąż pracujemy. Czyli będą nowe, tylko na razie ich nie ma. Dlaczego techniczne alfa testy są przeznaczone tylko dla graczy PC? Właśnie. Ta alfa jest przeznaczona tylko dla graczy PC. Czy gracze konsolowi będą mogli przetestować Diablo 2 Resurrected? Premiera Diablo 2 oczywiście na wszystkich platformach, ale konsole włączamy w nadchodzącej fazie testów, czyli tak jak z trybem multiplayer. Najpierw testują single player na PC, to jest pierwsza faza, a później wprowadzą multiplayer i też, żeby na konsolach móc testować. Czy postępy w technicznych alfa testów zostaną zachowane na przyszłość? W kolejnej fazy testów, a nawet premiery gry? Nie, to jest tylko test, tu nie będzie żadnych możliwości grania dalej. Czy podczas technicznych alfa testów będzie możliwe załadowanie zapisu gry ze starych save'ów Diablo 2? Oczywiście nie, to by było bez sensu, ponieważ jest tylko część kontentu, ale save'y ze starej Diablo 2 będzie można na oryginalnej już pełnej wersji Diablo 2 Resurrected odtworzyć. To zapowiedzieli i to jest super. Czy wersja alfa obsługuje kontrolery? Wersja alfa obsługuje kontrolery, czyli bardzo ważna też informacja, że można testować już jak działa, jak mniej więcej to będzie działać na konsoli, tylko że kontrolery podłączone do PC. Należy jednak pamiętać, że nad tą funkcją wciąż trwają prace. Obsługa kontrolera na komputerze nie odzwierciedla pełni, bo to nie będzie tak samo jak na konsolach później mniej więcej. Zalecałbym wam, jeżeli jesteście graczami konsolowymi i będziecie chcieli grać na konsola i dostaniecie dostęp, spróbować sobie potestować nawet na komputerze, tak? Bo tam ja sobie na przykład nie wyobrażam grać na padzie, jak robić teleport albo telekinezy używać. Nie wyobrażam sobie zupełnie tego, jestem typowo pecetowym graczem, ale wiadomo, będzie można to stestować i to feedback w tej sprawie dla producentów, czyli Blizzarda, jest bardzo ważny z tych kontrolerów. Kiedy będzie premiera Diablo 2 Resurrected? W tej chwili obecnej nie możemy podać konkretnej daty, czyli w roku 2021. Ja mam podejrzenia, że będzie to gdzieś w okolicach wakacji. Tak coś podejrzewam. Przejdźmy teraz do minimalnych wymagań sprzętowych. Windows 10, Intel Core i3 lub AMD tam FX, nawet nie wiem jaki to jest. Karta graficzna GTX 660, czyli nie jakieś tutaj mega wysokie. 8 GB RAM-u to jest standard, 30 GB wolnego miejsca i szerokopasmowe łącze internetowe, czyli będzie na pewno potrzebny mocny internet, żeby w to grać. Najlepiej monitor przynajmniej o rozdzielczości 1280x720, a zalecana konfiguracja to i Intel Core i5 albo Ryzen 5, Windows 10, GTX 1060 lub Radeon 5500, 16 GB RAM-u, no i też 30 GB wolnego miejsca i bardzo szybki internet, najlepiej światłowód. Monitor w najlepiej w rozdzielczości 1920x1080. Czyli tutaj mam podejrzenia, że jeżeli będzie 8 osób w grze i
naprawdę nie będziemy mieli mocnego sprzętu, to będzie ciężko grać w tą grę. Także trzeba chyba się zastanowić nad albo ulepszeniem sprzętu, albo naprawdę kupieniem nowego, bo jeżeli będzie odrobinę wyższe wymagania niż w Diablo 3, to już ciężko. Ciężko jest naprawdę, to Diablo 3 już i tam czterech graczy było w grze. Nie wiem, czy nie wiem, czy wiecie, pamiętacie? Czterech, a tu będzie 8. Także będzie tutaj działo się, każdy z najemnikiem będzie się działo. Trzeba będzie mieć dobry sprzęt, żeby w to grać. Dobra, to by było, kochani, na tyle. Mam nadzieję, że wszyscy dostaniemy te klucze i sobie pogramy. Oczywiście spraw Boże, żebym to był ja. Nie no, żarty żartami, ale fajnie by było naprawdę pokazać wam co nieco jakiś materiał i tak dalej. A tymczasem czekamy na piątek, na czwartek w zasadzie wieczorem, kiedy to już będzie można oglądać i popatrzeć sobie, jak inni już sobie grają, a w piątek czekać, może klucz zostanie rozdany. Są tam jakieś różne sposoby, żeby na Twitterze jakieś brać udział w konkursach. Można popróbować, może jakiś giveaway otrzymać od jakiegoś streamera, może będzie można też. Trzeba być na bieżąco, tam były podane wyżej adresy Reddita, Twittera i trzeba być na bieżąco. Także tak wygląda na ten moment sytuacja z Diablo 2 Resurrected. Mega wesoła informacja dla wszystkich, którzy czekają. Także ja też was pozdrawiam serdecznie i siemaneczko, trzymajcie się.